Przygotowanie gołębi do karmienia. Karmię gołębie raz dziennie. Tylko że karmienie jednorazowo dziennie rozkłada się wieczorem, ale na kilka razy. Co najmniej na 3 razy. Raz podaję, później przerwa trochę, później następny, drugi, trzeci. W ten czas gołębie są najedzone, dopiero otrzymują picie. Także nie karmię od razu do syta, bo to niezdrowo. To samo jak z człowiekiem. Naje się do syta, później człowiek nie może zasnąć czy bóle żołądka. Gołębie są spokojne, nie boją się, są ufne. Zwłaszcza jak się jest codziennie z nimi kilka razy. No ja nie mogę, 2 razy jestem z nimi. No ale są ufne bardzo. Piękne. Zdrowy okaz. Tak jak mówiłem, karmię na kilka razy. Także gołębie już porcje swoje pierwsze 2 zjadły, ale jeszcze tam zostało teraz na 3. razem i sobie dojadają. Po prostu trzeba dogadać swoim pupilom. Jeżeli człowiek tego nie robi, to znaczy, że gołębie się jego nie słuchają. Taka jest prawda. Już jestem ze stażem 30-letnim, także już coś na ten temat wiem. Zwłaszcza, to jest moje takie zdanie, im starszy człowiek, tym bardziej tego się trzyma. Tych swoich zasad, człowiek wie, co one robią, czego chcą i co ty od nich wymagasz. To jest najważniejsze. Piękna sprawa. Teraz chciałbym powiedzieć o tych gołąbkach swoich. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców, no i hodowczynie. Jestem hodowcą, jak wspomniałem, od 30 lat. Oto moje gołębie, przylotowane w 2023 roku, którą mogę odstąpić w dobre ręce. Ponieważ praca zabiera mi sporo czasu, lotuję tylko gołębiami na młode loty. Dzięki temu, że pomaga mi żona, która zajmuje się porannym wypuszczaniem na obloty gołębi, dlatego są takie wyniki. O wynikach to powiem. Zostałem mistrzem 5 z 50 i 5 z całości w sekcji. Gołębie są zdrowe, zadbane, mają dobry wigor. W późniejszym terminie, bo jestem na działce, mam gołębnik na działkach i jak wrócę do domu, pokażę, jakie osiągi zdobyły moje pupile. Po prostu w 2023 roku zobaczycie, co one potrafiły zdobyć. Myślę, że na warunki działkowe, no to zarąbiście. Piękne ptaszki. Widać, że mają w sobie wigor taki, że nie można je nad nimi zapanować, bo parki idą strasznie. Co prawda wypuszczam, jak mogę, to wypuszczam je. No tam wiadomo, jastrząb też musi coś złapać. Coś tam zginęło na pewno, ale jest, nie liczyłem, ale w granicach 42, 3, 5 gołębi jest na pewno zostało, jak to się mówi, obroniło się. Także są piękne, do polecenia, żeby któryś hodowca, zwłaszcza zaczynający, najlepiej kupując całe stado, coś by sobie na pewno uchował i zrobił.
mogę nawet jakiś program podać, co ja, jak ja to robię, także nie ma problemu. Przejdziemy później, jak do domu zajdę, to wtedy pokażę te całe wyniki moje osiągi. Można do tego dołączyć ostatni lot kołbaskowo. Pierwsze gołębie 1, 2, 3, 4 to moje. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 4, 38, no i tak dalej. Tak jak wspomniałem, przechodzimy do pucharów, które wylatały gołębie 2023. Pierwszy puchar to jest za 5 z 50 potwierdzony dyplomem. Drugi puchar to jest 5 z całości potwierdzony dyplomem. Pierwszy wicemistrz w sezonie lotów gołębi młodych kategorii 5 z całości. To już jest w oddziele. Tamte dwa mistrzostwa to było w sekcji. Teraz są już oddziałowe. Pierwszy wicemistrz puchar potwierdzony dyplomem, pierwszy wicemistrz w kategorii A. I drugi wicemistrz puchar w GMP. Teraz przejdziemy do jeszcze indywidualnych dyplomów, które osiągnęły gołębie. Drugi gołąb z miejscowości Bonin. Trzeci gołąb, tak samo z miejscowości Bonin. Tu mamy trzeciego lotnika w kategorii najlepszy lotnik. Tu mamy znowuż pierwsze miejsce z Kołbaskowa. Pierwszy gołąb, nie pierwsze miejsce, tylko pierwszy gołąb. Drugi gołąb tak samo z Kołbaskowa. Trzeci gołąb tak samo z Kołbaskowa. Tu osiągnęły gołębie siódmego przodownika. 5 z 50. Tu jest jeszcze pierwszy gołąb, też był z Kamienia Pomorskiego. Drugi gołąb również z Kamienia Pomorskiego. I trzeci gołąb z Kamienia Pomorskiego. Można jeszcze. Tak jak mówiłem, pierwsze karmienie przychodzą, bo są no niestety trochę głodne, ale nie są aż tak, żeby mi sznurówki odwiązywały od butów. O, tak jak mówiłem, już jajka, o, już tu jedno jajko już zniosła któraś.
tak, bo to są samczyki z samiczkami razem, nie mam rozdzielonych, no bo nie mam na tyle tych gołębników, żeby je wszystko rozdzielać, ale gdy ktoś je zabierze, to będzie miał pociechy, bo już są tu w parach ładne pary, takie co by mogły być. Także jak ktoś, któryś z kolegów by kupił taki młody hodowca, to by sobie nachował młody, że hej, i na lot młody to by jakby znalazł. Także one tu są parka, by szybko zorientował się, które z którym, bo puści na gołębnik, już będzie widział, które gdzieś wchodzą, szukają gniazda. Chodź, Kajku. Kuba, chodź. Karma. Taka zimowa. Także, żeby nie za mocno buzowały, i tak mają strasznego powera. Nie wiem po czym, ale mają strasznego powera. Nic im nie uszczupla, czy to jęczmień, czy to trochę owsa, to im nic nie robi. One swoje wiedzą co robić. No, natura, ciepło jest, trochę było zimno, no wiadomo, wtedy troszeczkę były przytępione, ale teraz jak się ociepliło, no to bujają, że głowa boli. Mało ogonów sobie nie pozrywają, tak walą. Strasznie. No chodź. Chodź. O, teraz daję im tyle, żeby zjadły szybko. No i tak jak mówiłem wcześniej, także później drugie karmienie. No i na koniec, jak już mam odchodzić, wtedy jeszcze patrzę, no i wyjedzone. Trzeba im dać, niestety. To są zwierzaki już teraz. Nie dadzą sobie rady, zamknięte. Także muszę je dobrze utrzymać. Także pięknie szamają. No wiadomo, może nie wszystkie są aż tak głodne, bo widzę, że buzują. Ale jak widać, apetyt mają. Jedzą, także nie ma co psuć. Tu piękny samczyk, ten czarny pstry. Piękny. Tu jest jeszcze jeden czarny, cały czarny. To jest też samczyk, ale to już jest po inne samiczki, bo ja miałem rozporowane, żeby chciałem, myślałem, może coś by udało się latać, to chciałem na pokrewieństwo, na jakiegoś imbreda, ale no nie dam rady, muszę się z nimi rozstać niestety. To by tyle, dziękuję.